Moje najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa to krajobraz przesuwający się w oknie ciężarówki wiozącej nasze meble. Często się przenosiliśmy. Ja, brat, tata, mama byliśmy zwykłą rodziną. Zwykłą, z tym jednym może wyjątkiem, że tata był wojskowym pilotem. Latał na myśliwcach, mój bohater w stalowym mundurze i to co wyróżniało mnie spośród wieśników, to było to, że w domu się nie mówiło o Bogu, nie mówiło się o religii, nie było tego tematu w ogóle. Nie było modlitw. Nie miałem żadnej edukacji religijnej. W tamtych czasach w Polsce komunistycznej tak było, na wojskowym osiedlu. Więc ja na najważniejsze pytania, które przychodzą do młodego człowieka, szukałem odpowiedzi na własną rękę. I to była taka moja droga szukania, odkrywania świata trochę po swojemu, trochę rozbijając się, no bo tak to jest, gdy się próbuje samemu. Byłem dobrym uczniem, więc po dobrym liceum w Poznaniu wtedy trafiłem do, na studia medyczne, na lekarski. Chciałem być lekarzem, ale zawód miłosny na, na trzecim roku sprawił, że wszystko mi się załamało. Ja myślę, że gdy człowiek nie ma fundamentu, to utrata miłości jest końcem świata i wtedy. I wtedy wszystko tak boli, że człowiek szuka jakiegoś, jakiejś ucieczki od bólu. I ja wtedy uciekłem najdalej, jak tylko mogłem. Geograficznie to była Azja, Daleki Wschód. Miałem tam dostać pracę jako, jako handlowiec. To też dziwne. Tak mogłem sobie wyobrażać, że no, ktoś daje dwudziestokilkulatkowi pracę daleko od Polski, dobrze płatną. Mogłem podejrzewać, że coś tu jest nie tak. A jednak. Zaufałem, no i gdy się już znalazłem w Azji, okazało się, że ta praca tak naprawdę polegała na przemycie. Miałem wozić, miałem wozić elektronikę, aparaty fotograficzne, kamery z Singapuru do Indii, na tym był duży zarobek. To były lata 90., czasy, w których paszport dla młodego człowieka w Polsce był rzeczą nową, zupełnie. Więc jakby wskoczyłem w ten świat egzotyki tych, tych dalekich krajów. To była przygoda, adrenalina, także wielkie pieniądze, które zarabiałem w nielegalny sposób, ale jakoś tłumaczyłem sobie, że przecież ja nic takiego nie robię że to jest tylko korzystanie z różnicy cen. E, przeciwko polskiemu prawu to nie jest żadne przestępstwo, żadne wykroczenie. I znowu, jak się nie ma tego fundamentu, to łatwo jest naginać pewne wydarzenia, tłumaczyć je sobie po swojemu. I tak krok po kroku poznawałem Azję, od Pakistanu do Japonii, byłem w większości krajów. E, to było kilka lat. Prawie pięć. Krok po kroku stawałem się częścią grupy przestępczej, która zajmowała się coraz bardziej niebezpiecznymi rzeczami, ale ja tej granicy nie wyczuwałem. Po prostu wchodziłem w to coraz głębiej. To były pieniądze, właśnie adrenalina, wyzwania, cały czas ryzyko, odreagowywane alkoholem, używkami. Myślę, że z medycyny znałem budowę układu nerwowego człowieka, to jak działa człowiek. Od strony emocji, gdzie są źródła lęków, i znając tą strukturę, te mechanizmy, mogłem świetnie grać rolę znudzonego turysty, który na obcych paszportach, bo miałem ich kilka fałszywych, przekraczał granice kolejnych krajów, za każdym razem oszukując, czyli udając kogoś, kim się nie jest. Trzeba było odegrać tą rolę przed celnikiem, przed oficerem migracyjnym, przed policjantem, żeby nie dać się złapać, żeby nie dać się zdemaskować. I gdy człowiek um, jest aktorem i walczy o przetrwanie tak naprawdę, musi grać, musi być najlepszy w tym graniu. Staje się mistrzem kłamstwa i kamuflażu, właśnie po to, żeby przetrwać. I ja w, w, coraz bardziej w ten sposób oddalałem się od swojego centrum, od tego kim naprawdę jestem, od tego um, co jest dla mnie najlepsze, jaka jest moja droga tak naprawdę, czego Bóg ode mnie chce, chociaż wtedy Boga w moim życiu w ogóle nie było. Były inne religie. Poznawałem duchowość wschodu we wszystkich możliwych odsłonach od meczetów i świętych islamu w Pakistanie po Shinto w Japonii. Byłem w Aśramach buddyjskich, byłem w Nepalu u mnichów tybetańskich. Byłem też u Matki Teresy w Kalkucie to było bardzo ciekawe doświadczenie. Gdy się tam pojawiłem, pamiętam od razu, pomyślałem o niej, bo była znaną bardzo postacią, wtedy jeszcze żyła. E, przeczytam książkę, City of Joy, i, i pomyślałem, że odwiedzę to miejsce, gdzie ona opiekuje się tym umierającymi. I tam pamiętam, przeżyłem chyba po raz pierwszy w życiu takie doświadczenie. E, Chrześcijaństwa prawdziwego, bo tam w budynku, który kiedyś należał do świątyni Kali, to jest świątyni hinduska śmierci i odrodzenia do nowego życia, w tej świątyni leżeli umierający ludzie na, na siennikach, na korytarzach, osobno kobiety, osobno mężczyźni. Byli tam muzułmanie, chrześcijanie, buddyści i te siostry i wolontariuszki z Europy, bardzo młode kobiety, nosiły tym ludziom. Pamiętam Koran przynosiły muzułmanom, Biblię chrześcijanom, wodę z Gangesu hindusom. I w tym geście takim podania tego, co dla tych ludzi było najważniejsze przed śmiercią, była jakaś tajemnica. To była... Ja jeszcze nie wiedziałem, z czym mam do czynienia. Ten gest był gestem miłości. I ja tam będąc, odczuwałem, że jestem w przestrzeni innej, niż ta, w której byłem na co dzień na przemycie. Po prostu... E... Mój świat wtedy polegał na sprycie, na tym, żeby być chytrym, żeby przechytrzyć kogoś, lepiej zagrać jakąś rolę. A tam obowiązywały zupełnie inne zasady. Jakby nie było lęku, nie było potrzeby grania ról, nie było ukrywania się. Tam wszystko było jakby tak w takiej łagodności, dopuszczone i takie, i tak jakby przebaczone. To było moje pierwsze doświadczenie. Kościoła, chrześcijaństwo, chociaż ja byłem okrzczony jako małe dziecko, ale, nigdy, ale potem już nie miałem żadnych doświadczeń z, z kościołem, więc, więc to było takie pierwsze świadome już jako dorosłego spotkanie z, z Bogiem, myślę. Ale to szybko minęło, zapomniałem o tym, wróciłem do przemytu i to dalej trwało. Dalej się zagłębiałem w procederze oszukiwania, kłamania także siebie. I w końcu przyszedł taki czas, kiedy stwierdziłem, że jednak. Na tym nie da się budować. To jest coś, co w końcu się skończy, ten przemyt. Zarabiałem duże pieniądze, ale moi koledzy co chwilę gdzieś padali, byli aresztowani w różnych krajach na długie, na długie wyroki. Zostali skazywani, więc mówię sobie, mi też się przestanie w końcu udawać. Więc się postanowiłem z tego wycofać. Co nie było proste gdzieś się w grupie przestępczej międzynarodowej. Ale jakoś mi się udało, wróciłem do Polski z pieniędzmi zarobionymi wtedy. Do tej dziewczynki kiedyś, z którą kiedyś się rozstałem, założyliśmy rodzinę poszliśmy na studia, do pracy, pojawiło się dziecko, więc byliśmy młodymi ludźmi w, ludźmi w Polsce w czasach, kiedy ta nowa rzeczywistość, nowa ekonomia bardzo szybko się rozwijała. To był, to był druga połowa lat 90. Potrzebni byli młodzi ludzie z pasją, z znajomością języków. Oboje z żoną studiowaliśmy kierunki, które potem nam się przydały. W pracy, w firmach technologicznych. Byliśmy oboje pracownikami wkrótce korporacji amerykańskich, i to jest moment, w którym ja zaczynam tak naprawdę robić karierę w nowych technologiach, w świecie pogranicza, właśnie komputera i biznesu. I jestem yy, z racji predyspozycji, które mam, które wychodzą w testach psychologicznych, zostałem nagle <laughs> przeznaczony do, do takiej ścieżki kariery kierownika projektów. Ja się specjalizowałem w czynniku ludzkim w projektach. Dobrze znam angielski e, przemyt, o którym nigdzie w papierach oczywiście nie wspominam. E, dał mi takie poczucie też pewnej mocy, władzy, umiejętność nawiązania kontaktów bardzo szybkich, czytanie też ludzi, więc rozwijają mnie, ta firma rozwija mnie w tym kierunku dalej, w, tych, w czynniku ludzkim, zarządzaniu. Zaczynam... Y, sam prowadzić szkolenia z motywacji, z kreatywnego myślenia, z technik wpływu również. Robię w końcu szkolenie coacha i zaczynam specjalizować się w zagadnieniu, które można, nazwać, które można nazwać sztuką osiągania celu. Staję się specjalistą od sukcesu. Od sukcesu rozumianego biznesowo czyli chodzi o dostarczenie konkretnego produktu, rezultatu. W ramach budżetu i w zakresie wyznaczonym czasowo. Więc czas, zakres, budżet to są te trzy ramiona tego złotego trójkąta sukcesu kierownika projektu. No i ta rzeczywistość bardzo mi odpowiada. Ja jestem w swoim żywiole. Robię tak naprawdę to samo, co na przemycie: to znaczy znowu zabezpieczam coś, znowu swoją wiedzą, sprytem, sprawnością intelektualną tworzę pewne struktury, które służą mnie, które mi udowadniają, jaki jestem sprytny, jaki jestem sprawny intelektualnie. Prowadzę szkolenia, szkole banki, szkole instytucje samorządowe, ale też duże firmy produkcyjne. Z tego, jak z sukcesem realizować projekty, także jak operować projektami wieloprojektowymi, jak te projekty realizować w zgodzie ze strategią firm i tak dalej. I co ta wiedza jest w tamtych czasach w Polsce bardzo ceniony. Ja bardzo dobrze zarabiam, jestem ekspertem, cenionym, szanowanym, występującym na konferencjach. I wtedy, gdy jestem tak naprawdę na fali i mam rodzinę, e, córkę i robię karierę, wtedy przychodzi pierwszy cios. Znikąd. Jest niespodziewany. Tak jak, tak jak tsunami, fala uderza na plażowiczów. W najmniej spodziewanym momencie to się dzieje w nocy. Przychodzą do mnie policjanci w czarnych ubraniach. Jestem aresztowany do tych moich dawnych dawnych spraw azjatyckich. Nic nie zapowiada tej katastrofy, więc jestem w szoku i myślę sobie z początku, że to się wyjaśni, że tak naprawdę to ja takiego nic nie robiłem złego, więc zaraz się wyjaśni wrócę do pracy. Mam przecież tyle spraw, obowiązków, spotkań, ale szybko się okazuje, że już nic nie miało być tak, jak było wcześniej. Zatrzaskuje się ze za mną sztaba drzwi do jednoosobowej celi w więzieniu w Goleniowie. Bo tam jestem zawieziony, tam się toczy sprawa, w której jest dwadzieścia kilka osób. Prokurator mówi, że grozi mi najmniej 5 lat. No i właśnie ja, człowiek sukcesu, przekonany o swojej wiedzy, o tym, że potrafię sobie poradzić w każdej sytuacji, nagle doświadczam bezsilności, która. Jest nowym zupełnie doświadczeniem. Unieruchomienie i i taki skrajna właśnie bezsilność. Jestem oszołomiony tym upadkiem na samo dno. Spróbuję się pozbierać. Spróbuję próbuję jeszcze jakieś techniki znaleźć mi stosować, żeby, żeby żeby się uratować, żeby jakiś plan stworzyć, ale to wszystko na nic. Jestem na dnie i tydzień czy dwa po aresztowaniu dowiaduję się, że moja żona, która przyjechała Yy, załatwiać sprawy z adwokatem. Wracając, miała. Yy, krwotok jest w szpitalu z bardzo zaawansowanym otworem, który wcześniej się nie, nie objawił, więc dochodzi do tego jeszcze ból yy, serca i, i duszy i taki ścisk, który jest. Yy, który właściwie paraliżuje całe ciało i, i, i ducha i właściwie to jest moment, który ja potem porównywałem do spadania głową w dół, w przepaść, w taką ciemność, która nie ma końca i ten, ten lot, ten upadek nigdy się nie kończy i narasta ten lęk. Tak może wyglądać piekło, yy, czyli stan beznadziei, stan rosnącego lęku, nadziei na jakąkolwiek zmianę. Nie ma nawet śmierci, która by to skończyła i przyniosła ulgę. I, i, i to jest właśnie kres tej drogi, do której prowadziły mnie te ślepe uliczki życia bez Boga, bez bez refleksji nad tym, kim naprawdę jestem, dokąd to wszystko zmierza. I tu dzieje się coś, czego do końca nie rozumiem i co do dzisiaj jest taką dla mnie tajemnicą. Do, do tego momentu wracam, próbując za każdym razem odświeżyć sobie to wspomnienie, bo ono jest fundamentem czegoś nowego i czegoś co całkowicie przeczy śmierci, w której jakby się pogrążałem wtedy. I bez nadziei. Zaczyna się to od, ta nowa droga zaczyna się od iskry światła. Ono się pojawia nieoczekiwanie gdzieś na dnie ciemności, właśnie w samym jądrze tego, tego mroku. Tam się właśnie pojawia coś, co jest zaprzeczeniem ciemności. Ja tylko tak mogę o tym mówić słowami, które mi teraz przychodzą do głowy. Ja tego nie zilustruję, tak jak naprawdę to wydarzyło się, bo, bo nie wiem, czy jest język, który by to opisał, ale nagle pojawia się coś, co jest przeciwieństwem ciemności. I to coś jest zaledwie iskrą, ale daje mi już nadzieję. I ta nadzieja sprawia, że kurczowo jej się chwytam, jako jedynej, jedynej deski ratunku. Jedyne, jedyne co mam, to, to ta iskra i za nią idę w ciemno trochę, bo nie wiem, co to znaczy i gdzie to prowadzi, ale, ale postanawiam pójść za tym. Odruchowo proszę oddziałowego strażnika o Biblię. Jakoś z nią kojarzę ten stan, ten, ten nowy... Początek, tą nadzieję. Zaczynam czytać księgę Rodzaju, i pamiętam, tam jest opis stworzenia człowieka, właśnie, z prochu. Jest rok 2001, wrzesień. Jestem na dwunastoosobowej celi, w której jest pięć telewizorów. Każdy gra inny program. Ale nagle wszystkie ekrany pokazują to samo. Nagle pokazują jedne sceny z Nowego Jorku i widzę jak walą się wieże World Trade Center. Nie zapomnę tego momentu, bo tak samo się właśnie waliło moje życie, ale, ale w moim życiu już była ta iskra, już było coś za czym szedłem. Po roku wychodzę na warunkowe zwolnienie, też z uwagi na sytuację rodzinną. Moja żona przychodzi terapię, radiochemioterapię. Wychodzę do nowego świata dlatego, że po wyjściu na wolność ja, ja już w celi widziałem inne kolory, ja już widziałem inne, inne, inne kształty, których kiedyś nie było. Ja jako menadżer, jako, jako człowiek sukcesu nie dostrzegałem barw, które ma świat, bo nie było dla mnie niebieskie. Ono Było jakieś tam, gdzieś tam. Jako nie widziałem tak naprawdę. Teraz dopiero widzę faktury. Widzę spękanie na przykład płyt chodnikowych. Pamiętam, gdy wyszedłem zabramy bramy więzienia i widziałem chodnik, tak nierówno popękane były te płyty betonowe na nim. I nie zapomnę, że ta wolność popękania tych płyt była dla mnie objawieniem, czymś, co, jest, co dało mi taką wewnątrz eksplozję jakby wdzięczności, że ja uczestniczę w świecie, w życiu, że ja jestem istnieniem, które ma swój, swoją tożsamość, że ja mogę wybierać, że, że ja mam wolne serce. I właśnie tu się zaczyna to... To pytanie, czym jest wolność? Ja tę wolność poczułem po raz pierwszy, właśnie tam, w zamknięciu. Zresztą nie tylko ja, bo później ta moja droga, która się zaczyna od tej bramy więziennej, ona przyciąga innych, podobnych mnie ludzi, to znaczy ludzi, którzy doświadczyli upadku w skrajną bezsilność i w tym stanie nieruchomienia poczuli coś zupełnie nowego, coś, co odmieniło ich życie. Ale najpierw wracam do domu. Yy... Chcę, chcę bardzo, bardzo zmienić moje życie, chcę bardzo zmienić świat wokół mnie. Neofita to jest ktoś, kto ma wielką energię i czuje inaczej, czuje nowe rzeczy i, i, i porywa się na rzeczy przekraczające jego możliwości ludzkie. Brakowało mi formacji, brakowało mi poukładania. Jestem tak yy, radykalny, że próbuję zmienić świat. W więzieniu yy, czytam Biblię i. Dowiaduję się o takich spotkaniach Arka. Arka to są spotkania, które w więzieniach w pomorskim organizuje Leszek Podolecki, świecki ewangelizator. Wszyscy na nie chodzą, znaczy wszyscy, no one są dość popularne, te spotkania, natomiast ja jako aresztant, bo ja nie mam wyroku, więc ja nie mogę na nie chodzić, więc nie mam, nie mam możliwości wychodzenia do kościoła, nie mam możliwości chodzenia na mszę, zresztą nie wiem w ogóle, na czym to wszystko polega, ja nie potrafię się modlić. E... Ojcze nasz, pamiętam, zapisałem sobie na kartce e... Wtedy właśnie po raz pierwszy i, i próbuję uczyć jej na pamięć. Więc to wszystko robię na własną rękę. Nie ma kapłana przy mnie. Jeszcze. Kapłan się pojawi później. Trafię do domu i próbuję postawić życie na nowych torach. Usiłuję w, w, przekonać moją żonę, żeby, żebyśmy wzięli ślub, ślub kościelny, ale najpierw muszę przejść drogę całą formacyjną, więc Przejść do sakramentów. Moja córka wtedy ma 7 lat, przygotowuje się do Pierwszej Komunii Świętej, więc ja pytam księdza, czy mogę z dziećmi się spotykać razem z księdzem i słuchać tych kateches. I tak się uczę o, o przykazaniach, o prawdach wiary z dziećmi. Wkrótce potem, jak już jestem, żyję sakramentalnie. Znaczy, najpierw jest pielgrzymka, jeszcze moja pierwsza pielgrzymka, ona. Ma miejsce do Częstochowy. To jest pielgrzymka niepełnosprawnych z Warszawy, z Deotymy. Wtedy jeszcze w tej pielgrzymce brali udział więźniowie na przepustkach i oni pchają na wózkach przez prawie dwa tygodnie niepełnosprawnych, codziennie ich karmiąc, myjąc, kładąc spać, więc pamiętam, potrzebowałem takiego. Przepalenia się, takiego doświadczenia, właśnie tego, tej, tej skruchy, bo wiedziałem, że są we mnie głęboko osadzone pokłady kłamstwa i, i fikcji. E, ja byłem mistrzem kamuflażu i, i manipulacji, więc musiałem się teraz odkłamywać. I ta pielgrzymka temu miała służyć. Ona mnie bardzo przeorała, dosłownie, fizycznie, psychicznie, duchowo. Pamiętam, jak bolały mnie stopy, na których były bąble każdego dnia, prawie nie mogłem chodzić, tak ten wózek trzeba było pchać. I często chowa, otworzyła nowy rozdział też. Spowiedź, którą miałem u kapelana więziennego, zresztą naczelnego kapelana więziennictwa, księdza Wojtasa, to, był, to było pierwsze moje spotkanie e, z Bogiem. Takie prawdziwe, w którym poczułem, że jestem kochany we wszystkim, co mam w sobie. Ze wszystkim. I to było niesamowite. Że to miłość nie trzeba zasłużyć wcale, że to nie jest tak, że muszę dojść do jakiegoś poziomu świadomości. Nie. To się stało nagle i za darmo. Ta łaska się wlała we mnie już na zawsze. I pamiętam ten moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że, że ta miłość kochała mnie nie wtedy, kiedy zacząłem się zmieniać, nie wtedy, kiedy jakaś błysła we mnie iskra świadomości, kim ja jestem i co robiłem, ale. Że ta miłość była przy mnie i otwierała mną świat i życie dawała mi wtedy, kiedy byłem najgorszy. Właśnie to jest nie do pojęcia zupełnie, że ta miłość taka właśnie jest. I gdy ktoś taką miłość poczuje, przeżyje ją, doświadczy tego, to już nie może jej zostawić, to już jej nie opuści. Tak myślę przynajmniej. I takie jest moje doświadczenie do dziś. Od tamtych chwil upływa już 22 lata. Kiedy jestem w drodze, w drodze e, szukam, tęsknię. E, ta droga otwiera się za każdym razem, w każdym nowym roku e, otwiera się nową pielgrzymką. Niestety moje małżeństwo pękło, te drogi się rozeszły. Mamy córkę, która dziś ma już dwoje dzieci małych, jestem dziadkiem w tych w tych małych dzieciach odkrywam, że, że jestem w ich wspomnieniach, że jestem w ich pamięci, że, że one mnie poznają i biorą mnie za rękę. Ufnie idą ze mną na spacer, uczą się chodzić dopiero, ale, ale jestem dla nich kimś ważnym. Chciałbym, żeby ich życie było dobre, żeby nie musieli przechodzić tych etapów łącznie z tym, z tym upadkiem na dno. Bo ufam, że to jest możliwe, że można doświadczyć miłosierdzia i być prowadzonym przez Boga bez doświadczania tej, tej skrajnej bezsilności, która w moim przypadku była potrzebna, tak myślę, żeby mnie odkłamać, żeby mnie. żeby pokazać mi nowe życie, nowy świat, nowe kolory. W kolejnych latach, gdy przechodziłem formację i przechodziłem tą drogę odkrywania Boga w moim życiu. W kolejnych latach dołączali do mnie ludzie, którzy właśnie też, podobnie jak ja, przeżyli skrajną bezsilność. W narkotykach, w przemocy, w kłamstwie, w zniewoleniach ciężkich. Dzisiaj nas jest 22 mężczyzn w Polsce. Nazywamy się w Kościele taka nazwa już jest oficjalna pielgrzymi Bożego Miłosierdzia odpielgrzymowanie, odchodzenia. To jest wspólnota ludzi, którzy po doświadczeniu tego upadku doświadczyli wiary, doświadczyli tej iskry nadziei, za nią poszli, no i dzisiaj pielgrzymują po to, żeby dziękować przede wszystkim za nowe życie, za ten dar wiary, ale też, żeby błogosławić Ziemię. Ta grupa ludzi to są osoby o bardzo różnym statusie. Niektórzy mają rodzinę, pracują w różnych zawodach. Większość z nich to są osoby po długoletnich rokach w więzieniach. To nie jest z powodu chwały, ale taka jest ta historia właśnie tych ludzi. Więc nie każdy zawód już jest możliwy po takim, po takim życiu, ale, ale pracują i wychowują dzieci. Niektórzy i próbują zrozumieć, co takiego się stało, że. Że doświadczyli właśnie tej, 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 tego wejścia w tą nową, w, w ten nowy etap. Chodzimy też do szkół, chodzimy do y, poprawczaków, do więzień. Mówimy o tym, co nas spotkało i dzielimy się doświadczeniami z dróg, z pielgrzymek. Do tej pory odbyliśmy drogi, takie piesze, wędrówki dalekie na czterech kontynentach. Byliśmy w, w bardzo wielu krajach. Za każdym razem y, Rozeznajemy ten nowy kierunek w Niepokalanowie, właśnie tam. Tam przychodzi ta pierwsza myśl, ją ubieramy w pewien wstępny scenariusz pielgrzymki, z tym pomysłem idziemy naszego biskupa, on, gdy błogosławi i posyła nas, wtedy to traktujemy jako misję i wtedy jest to już część naszej drogi. Nigdy wcześniej, dlatego że posłuszeństwo stało się dla nas dzisiaj bardzo ważnym, ważnym elementem. Naszego pielgrzymowania. Nie robimy nic po swojemu, bo te drogi już się skończyły, tak? Teraz chcemy, wiemy, że jesteśmy częścią Kościoła. My w Kościele, w sakramentach, odnaleźliśmy prawdziwą wolność i wiemy, że tylko tutaj możemy doświadczać e, prawdy o nas. I, I to są sakramenty, to jest też różaniec. Te pielgrzymki prowadziły przez bardzo różne kraje, często kraje muzułmańskie, prawosławne, albo przez kraje, gdzie wiara jest czymś rzadkim, jak. Jak kraje Europy Zachodniej. Byliśmy na Kubie, w Gruzji. Szliśmy przez Ziemię Świętą kilkakrotnie z Ziemi Świętej do Europy, szlakami przez Europę w wielu kierunkach. Pokonywaliśmy w znaku krzyża dwoma trasami, które się krzyżowały. Hiszpanię, Szwecję, Bałkany, Rosję. Pielgrzymka. Z 2018 roku, która mi tak bardzo utkwiła w pamięci, to była pielgrzymka przez Stany Zjednoczone. Wtedy dwóch nas szło, takimi samotnymi szlakami. Mój przyjaciel Wojtek szedł z Alberty w Kanadzie, z Edmonton na południe przez cały stan aż do Guadalupe w Meksyku. 5000 tysięcy kilometrów miał to pokonanie. Moja droga prowadziła z zachodu na wschód, czyli San Francisco do Nowego Jorku. Też miała 5 tysięcy, więc ten krzyż był taki zrównoważony i te dwa ramiona te dwie szla, te dwa szlaki przeciąły się w Denver, w stolicy Colorado. I to było pielgrzymowanie z wózkiem. Pchaliśmy wózek, taki dziecinny wózek, dlatego, że musieliśmy mieć ze sobą wodę, 20 litrów na pustynię. Wózek też mieścił nasz sprzęt do biwakowania. Ale to była droga tak naprawdę od kościoła do kościoła, od, od domu do domu. Bo w naszych drogach jest taka zasada, tak staramy się pielgrzymować, żeby. Znaczy, przygotowujemy się, oczywiście, to jest. Roztropność jest tym, co, co jest oczywiście warunkiem. My nie możemy zapominać o tym, że trzeba do drugiej się przygotować. Ale... I robimy to, co można, tak? Ale jak się idzie pół roku, to nie sposób jest przygotować się na każdy nocleg albo zabezpieczyć sobie środków. Więc i tak musi być ten element zawierzenia. Więc zawierzenie i roztropność to są te dwa skrzydła, na których Duch Święty nas prowadzi przez te, e, przez te drogi. I na mojej trasie właśnie od Pacyfiku do Atlantyku było 12 stanów, 5 stref czasowych. Dzień po dniu przez 30 kilometrów dziennie pchałem wózek z wodą, często budząc e, zdumienie Amerykanów, którzy odcinek często 200 metrów do sklepu pokonują samochodem. Ameryka to jest kraj, gdzie często nie ma chodników. Gdzie na przykład, nie wiem, apteki, e, restauracje, sklepy, banki obsługiwane są e, z okienka samochodu. Można po prostu podjechać i, i dostać wszystko, nie wysiadając z samochodu. A tu nagle jest człowiek, który pcha wózek i mówi, że idzie pieszo. Więc usłyszałem wielokrotnie pytania: do rodzaju why. dlaczego? Dlaczego idziesz?' To pytanie się powtarzało wielokrotnie. Pamiętam. Za każdym razem znajdowałem inne słowa, żeby na nie odpowiedzieć, ale ta odpowiedź była dość podobna, bo ja mówiłem o im o tym, że się modlę. <gry> I prayer, powiedziałem. A oni, no dobrze, ale o co ty się modlisz? Ja mówię, modlę się za Amerykę za was. I wtedy było zdumienie i takie zaciekawienie jeszcze większe, ale o co ty się modlisz do Ameryki? Ja mówię, ja się modlę za Hollywood, za Wall Street zakrzymałą dolinę. No ale o co ty się modlisz do Hollywood pytaj. Ja mówię modle się o wolność. Bo tylko wolny człowiek, wie kim jest, wie, dokąd zmierza. A wy jako kraj, który inicjuje pewne nowe trendy, który jest dla innych liderem w polityce, w ekonomii, w życiu społecznym. Jeżeli macie wyznaczać te kierunki, to, to tylko w wolności. No i mówić Amerykanom o wolności, to trochę tak, jakby pouczać księdza w tych sprawach kościelnych. Przecież oni mają w genach wolność. Są ojczyzną wolności. Tego pokonywania kolejnych granic, stawania się coraz lepszym, ale coraz bardziej też wolnym. To jest, jest Ameryka, to jest American Dream. I oni, pamiętam, gdy rozumieli, co do nich mówię, gdy już wiedzieli, że nie jestem ani jakimś dziwnym turystą z pragnionym wrażeń, ani jakimś surwejwalowcem, czy jakimś Sportowym e, globetroterem, który bije jakiś rekord, że jestem zwykłym człowiekiem, który modli się, który nie przyjął do pracy, ale żeby pokonać ten kraj w modlitwie milionów kroków, to pamiętam, oni wtedy zmieniali się. Oni nagle nie tylko okazali mi zaufanie, e, oni nie tylko mi okazali pomoc materialną i inną, oni nagle chcieli być częścią tej pielgrzymki, chcieli włączać się w to, co robię. I tu zaczynają się ich świadectwa, ich to otwieranie się na mnie i setki rozmów, setki spotkań, w których Amerykanie otwierali mi swoje dusze. Mówili o sprawach najbardziej delikatnych, o swoich największych pragnieniach, lękach, zranieniach. Stawaliśmy się sobie bardzo bliscy. Idąc przez pół roku przez Amerykę od oceanu do Oceanu, jest się w bardzo wielu miejscach różnych. W rezerwatach Indian, w, w miejscach dla bezdomnych, w kościołach, w metropoliach, w bardzo bogatych domach, w bardzo biednych. Byłem u Amiszów, którzy żyją bez prądu. U Mormonów w Utah spotykałem się z, chyba z wszystkimi denominacjami chrześcijańskimi. Ameryka to jest taki świat, cały świat w, w miniaturze. Tam są wszystkie, myślę, też y, mniejszości językowe, religijne, ale byłem zawsze goszczony jako ktoś, kto y, y, goszczony jak przyjaciela. Moje życie takie duchowe, sakramentalne y, podczas drogi przez Amerykę polegało tak naprawdę na tym, że. Za każdym razem, pamiętam, gdy zbliża się niedziela, bardzo chciałem, korzystając z Google Map, trafić do Kościoła na Mszę Świętą. Pamiętam sakrament, spotkanie z Jezusem w tak dalekiej drodze, gdzie ta samotność się odzywa tysiącem różnych pokus i rozproszeń. Wtedy spotkanie z Chrystusem, tym prawdziwym, żywym, jest czymś najcenniejszym. Nie zawsze to było możliwe. Miewałem okresy, kiedy. Wielkim szczęściem oczywiście było spotkać Kościół katolicki. Przez tygodnie nie miałem możliwości. Tak było na przykład w środkowych Stanach, gdzie, e, gdzie są te tereny rolnicze i kukurydza na przykład jest przez ileś, ileś dni i nic innego tego kukurydza. Osady są bardzo rzadkie. E, natomiast pamiętam wtedy, gdy, gdy nie mogłem uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, łączyłem się z przyjaciółmi prosiłem ich o to, żeby. Żeby za mnie przyjmowali, i wtedy ja duchowo uczestniczyłem w sakramentach, modląc się na różańcu, albo odprawiając adorację ikony. Miałem przed sobą ikonę świętego Józefa. Właśnie tego świętego wspólnota w ikonie dała mi na drogę przez Amerykę. Może dlatego, bo wiedzieli, jaki to jest trudny dla mnie święty. Zawsze go odsuwałem, zawsze gdzieś na bok, na bok od, odsuwałem Józefa, który był takim trochę antymną, takim trochę. <grym> świętym, no dla mnie bardzo trudnym, do dziś zresztą. I on na pustyni, gdy, gdy niebo jest pełne gwiazd i wydaje się, że one schodzą na ziemię, ta samotność wtedy ma jeszcze inny wymiar na pustyni, wtedy wyjąć ikonę Józefa i z nim rozmawiać, z milczącym świętym, to, to, to znaczyło wchodzić w też w jego tajemnicę. I... Pielgrzymować z nim razem. Bardzo się zbliżyłem wtedy do tego świętego, pamiętam. Po sześciu miesiącach drogi udało się dojść do Nowego Jorku i na ruinach World Trade Center, w miejscu, gdzie teraz stoi już nowy budynek jeden w miejscu dwóch dawnych wieżowców, on się nazywa World Trade Center One, tam razem z Wojtkiem, który do mnie doleciał z Guadalupe, odbyliśmy ostatnią modlitwę, odmówiliśmy ostatnią koronkę do Bożego Miłosierdzia. To był, pamiętam, 18 listopada. 2018 roku dokładnie setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, tak to się wszystko złożyło. Że my dwaj Polacy z orędzią Bożego Miłosierdzia, Faustyny Kowalskiej, zakończyliśmy na ruinach World Trade Center tą pielgrzymkę, której celem było modlić się za Amerykę, za Amerykanów i za nas też. Za nas samych. W kolejnych latach po nawróceniu yy, odbywałem coraz dalsze. Samotne drogi w ramach wspólnoty, już z kościołem, z błogosławieństwem, kapłana i biskupa i naszego kapelana. Pamiętam pierwszą z nich, taką daleką, to była droga z Jerozolimy do Asyżu. Przy nas trzech. Wojtek, który 12 lat spędził w zakładzie karnym jako, jako gangster, szef grupy przestępczej, wszedł z Fatimy. Dominik, trzeci z nas, szedł z Moskwy i te trzy drogi właśnie z Moskwy, z Fatim i z Jerozolimy prowadziły do Asyżu na spotkanie, które wtedy organizował Benedykt XVI, to było spotkanie wszystkich religii świata. To spotkanie w październiku 2011 roku gromadziło wszystkie religie całego świata właśnie i to było upamiętnienie 25. rocznicy pierwszego takiego wydarzenia, które... Zorganizował 25 lat wcześniej, wcześniej równo Jan Paweł II. Pamiętam, w tej drodze, to była pierwsza taka daleka droga, no bez zabezpieczonych noclegów, więc szedłem z plecakiem, zdany na opatrzność w ludziach, w, tych, co, w tym co spotykam mnie w drodze. Więc pamiętam, pokonałem Ziemię Świętą z południa na północ. Granica syryjska była już zamknięta, bo tam już była wojna, wtedy właśnie wybuchła świeżo. Więc dotarłem do Hajfy i musiałem stamtąd promem szukać drogi na Cypr, potem do Turcji. I potem przez Turcję wędrowałem dzień po dniu, pokonując każdego dnia 30 km około z plecakiem. Przez Efes trafiłem na Bałkany, do, do Bułgarii. Później to już był świat, świat chrześcijański. Pamiętam, powitamy z łzami wzruszenia. To prawosławie, ale oczywiście dla mnie to już chrześcijaństwo. więc więc po tym islamie, po muzułmańskich krajach, gdzie byłem przykład przyjmowany bardzo też gościnnie, ale jednak brakowało mi modlitwy w kościele. To było odkrycie takie bardzo silne, czym jest tak naprawdę możliwość wchodzenia do kościoła, możliwość modlitwy z, z braćmi w kościele. To jest coś niebywałego. Ehm, wielki dar. I potem pamiętam Macedonię, Albania, i przez Adriatyk promem dotarłem do Włoch. I szedłem z Bari na północ, przez kolejne sanktuaria. Pamiętam, Morfetta, Marletta, Manfredonia. I wiedziałem, że na mojej drodze będzie również Monte San Angelo, czyli Gargano, ze słynnym sanktuarium św. Michała Hanioła, Dlaczego to miejsce tak bardzo było ważne dla mnie, dla nas, dla naszej wspólnoty? Dlatego, że datą założenia naszej wspólnoty był 29 września. 2010 roku, to było rok przed tą pielgrzymką właśnie moją z Jerozolimy do Asyżu, wtedy pamiętam, już pisałem ikony, już zajmowałem się ikonami. Jedną z moich pierwszych ikon postanowiłem podarować jako dowód wdzięczności mojemu wybawcy, temu, temu Leszkowi Podoleckiemu, który pomógł mi, gdy wyszedłem na wolność, poukładać moje sprawy duchowe. Pokierował mną, wytłumaczył mi wiele rzeczy. On od dziś jest naszym ojcem duchownym naszej wspólnoty. On opiekuje się właśnie więźniami, prowadzi dla nich domy też, dla osób opuszczających, zbogate karne, ale przede wszystkim ewangelizuje w więzieniach. 29 września 2010 roku z ikoną Archanioła Gabriela stanąłem właśnie w drzwiach jego domu. Wziąłem ją z plecaka, stanąłem, zadzwoniłem do drzwi, on otworzył. Ja nie wiedziałem, że to jest 29 września. On mi to uświadomił. Zobaczył Archanioła Micha Gabriela i mówi do mnie tak: O Gabriel, a dzisiaj trzech archaniołów, a on zawsze coś zwiastuje. Ciekawe, co przyniósł nam teraz. I pamiętam, ja sobie myślałem: O, no, skoro tak faktycznie Gabriel no zwiastowanie, więc coś się może wydarzy. Ale Leszek był już niesiony pewnym takim, taką intuicją, że to nie jest przypadek w tym dniu ta ikona. I pamiętam właśnie, wziął mnie na, na plażę i szliśmy plażą i wtedy, i wtedy w jego głowie, czy w, w, w naszych głowach, gdzieś pojawiła się ta idea tej pierwszej pielgrzymki naszej właśnie, która miała połączyć te trzy miasta. Y, Fatimę, Moskwę i Asyż i Jerozolimę. Wtedy właśnie pojawiły się te trz, imiona trzech ludzi z przeszłością, którzy mieli tę drogę podjąć. I kilka miesięcy później spotkaliśmy się w Niepokalanowie właśnie, żeby omówić szczegóły tej trasy i Pamiętam, jak, jak podsumowaliśmy koszty potrzebne nam na przygotowanie sprzętu, na bilety dolotowe w te miejsca. Wiedzieliśmy, że Bóg nas posyła, że ta droga ma być zrobiona, że ona ma się odbyć ta pielgrzymka, chociaż wyglądało to zupełnie dziwnie, tak? no, takie dalekie trasy, bez przygotowania, bez kontaktów, a jednak to, to silne poczucie, że tak ma być, było w nas tak, 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 tak fundamentalne, mocne, że, że kolejne. Elementy się wyjaśniały, jakby kolejne problemy się rozwiązywały. Pamiętam, ja jako kierownik projektów z dawnych czasów podsumowałem listę kosztów. Pamiętam, chyba wyszło wtedy 30 tysięcy złotych. Te bilety, przygotowania, te wszystkie koszty, też sprzętu, ubezpieczeń. Podsumowałem, pamiętam też tą całą listę kosztów. Wyszła ta kwota. Patrzymy po sobie, gdzie po kalamowie właśnie to było, i mówię: No dobrze, ile mamy? Ile mamy środków? Nic nie mamy. No to potrzebujemy sponsorów. No i teraz pytanie, jakich? Kto nam zapewni to finansowanie? Pamiętam, jako pierwszego sponsora wskazaliśmy świętego Maksymiliana Kolbę, drugim był Jan Paweł II i trzecim był Jan Chrzciciel. I tych trzech sponsorów zaczęliśmy prosić o wsparcie. Jakiś czas później okazało się, że się otwierają nowe możliwości, że odnajdują się nagle ludzie, wspólnoty, instytucje, które słysząc o tym szalonym kompletnie pomyśle, nagle chcą się w to włączyć i wesprzeć nas. Więc to nam dawało poczucie, że jednak to jest wszystko e, ważne. To nie jest jakiś pomysł dziwny, abstrakcyjny, tylko że to się faktycznie dzieje. Jakiś czas później byłem już w Jerozolimie. Pamiętam, miałem 200 dolarów. No ale wiedziałem, że skoro to jest wola Boża, no to nie będzie problemu, że to wszystko gdzieś pójdzie dalej Bożą, Bożą drogą. I tak się stało. Dzień po dniu ta droga mnie prowadziła od domu do domu, od meczetu do meczetu, od świątyni do świątyni. I tak doszedłem właśnie do Włoch i pamiętam dzień przed, yy, dzień przed Gargano, dzień przed sanktorium św. Michała Archanioła, rano poczułem ból gardła. To był ból, który znałem. Ja tak mam, że raz na kilka lat przechodzę anginę i, i to jest, jest choroba, która mnie wyłącza na dwa tygodnie. Czy biorę antybiotyki, czy nie biorę, nie ma znaczenia. I tak muszę leżeć, jestem kompletnie nie do życia. Głowa, mgła w głowie, temperatura. Trzeba to po prostu przeczekać. I pamiętam Wtedy moi przyjaciele w Polsce, ze wspólnoty, wiedząc, że na mojej trasie dokładnie 29 września, bo tego nie planowaliśmy wcześniej, jest Góra Świętego Michała Archanioła. Że ja wtedy będę w Święto Trzech Archaniołów, naszą założycielską datę. Naszej wspólnoty, że będę dokładnie tam. Leszek zorganizował kilka, pamiętam, autokarów chłopaków z zakładów karnych na przepustkach. Plus nasi pielgrzymi w Polsce, którzy wtedy byli. Oni się wszyscy spotkali w Poczerninie pod Szczecinem. To jest miejsce, gdzie pracuje taki ksiądz Andrzej Trojanowski. I to jest to jest egzorcysta. I wtedy u niego w parafii właśnie przebywała figura ta z Garganu. Chyba ta, która właśnie w ogóle pielgrzymuje już długi czas. Po Polsce, chyba nie tylko. No i Leszek, ten nasz opiekun duchowy, mówi: Roman, to. Gdy ty będziesz dochodził do Gargano, a my będziemy tu, to się połączmy. Jak ty będziesz wchodził na górę, my tam, to niech ta modlitwa nas zjednoczy. E, podziękujemy za tą drogę i, i poprosimy Michała o opiekę na dalsze pielgrzymowanie. No i dzień przed tym moim wejściem na Gargano, kiedy wiemy, jakie to jest ważne i dla mnie, dla naszej wspólnoty, 29 września, e, za chwilkę ten, to, to sanktuarium. Oni tam pod figurą w Poczerninie w Polsce. Ja czuję ten tą niemoc i, i tą temperaturę i, i rozbicie psychiczne całkowite. I pamiętam rano, budzę się w namiocie, nawet nie miałem jednego euro na aspiryna. miałem prowiant w plecaku od ludzi, ale nic poza tym. I pamiętam, zaczynam się bardzo źle czuć, już jest temperatura, już nie mogę łykać śliny, i chcę wysłać do Leszka, do Polski, do chłopaków SMS-a z informacją, że nie dam rady wejść, Chciałem ich uprzedzić po prostu, że, że, że jestem, że ja teraz muszę się zabezpieczyć. No, gdzieś muszę znaleźć w ogóle jakieś miejsce, chyba szpital czy coś. Ale nie zdążyłem wysłać tego SMS-a, bo przyszedł stamtąd od nich, od Leszka. SMS z wiadomością: już jesteśmy na miejscu, czekamy, daj znać, kiedy będziesz na górze. I mnie pamiętam dreszcz, bo zrozumiałem, że ja nie mogę ich zostawić, że ja muszę wejść na tą górę. I pamiętam, kłóciły się we mnie te dwie myśli, no bo przecież jak mam wejść skoro ja nie mogę nawet 100 metrów zrobić, bo muszę usiąść, odpocząć, jestem spocony, boli mnie wszystko. Węzły chłonne powiększone pod pachami, temperatura i to wszystko. Ale miałem różaniec w ręku i zacząłem się modlić do Michała Archanioła. To był poranek 29 września 2011 roku. <grym> I pamiętam, ta serpentyna jest przecież dość stroma i ciężko się tam wchodzi pod tą górę bardzo. Nawet nie wiem, ile tam jest kilometrów, chyba kilkanaście. Ale ja co 100-200 metrów musiałem robić przystanek. Poza tym byłem cały mm, zakutany. Już pamiętam, miałem jakąś chustę, kafiję arabską jeszcze z Ziemi Świętej, zawiązającą wokół szyi, żeby jakoś ją ochronić. Kaptur na głowę pamiętam. Miałem kostur z krzyżem. Z daleka było widać, że jestem pielgrzymem, a nie jakimś turystą. Więc tak owinięty, opatulony, zakapturzony, podpierając się z tym kapturem, tak kuśtykałem na tą górę, idąc tą serpentyną górę, do tego sanktuarium. I pamiętam, że autokary, bo we Włoszech to jest wielkie święto i autokary dowoziły, pamiętam, tam ludzi, te, które wracały. To było tak, że nagle taka wielka ściana szkła, taka szyba tego autokaru wyjeżdżała za zakręt, na mnie prosto. I ja, żeby sobie dodawać otuchy w tej mojej beznadziejnej walce z tą swoją słabością, pamiętam, błogosławiłem te autokary, z jakim krzyża. I tego nie zapomnę. Oni widząc taką zakapturzoną postać z tym krzyżem, pamiętam, te wszystkie postaci w autobusie robiły tak. Więc, yy, to za każdym razem ten krzyż dodawał mi z kolei mocy, otuchy, że, że, nie jestem w tej drodze sam. No i, jakby, na pewno nie moją siłą to było, bo, bo, bo ja byłem dawno już wykończony i bez, bez, bez możliwości, bez energii. Gdy na tą górę się wspiąłem w końcu, już było ciemno, cały dzień to trwało. Pamiętam, fajerwerki wybuchły nad, nad miastem, yy, bo to jest święto. Ja, ja miałem gorączkę, <grytanie> bardzo źle się czułem, ale jakoś tak poczułem, że tymi fajerwerkami to mnie wita Michał Archanioł, że on dla mnie tą, ten festyn przygotował, że właściwie ja tu jestem centralną osobą. Bo skoro już tu doszedłem, to znaczy że to jest cud, i teraz trzeba było się dostać na msze. Nie wiedziałem w ogóle dokąd iść, ale tłum tam się ulicami zbiegał, więc włączyłem się w ten tłum. Pamiętam, ludzie na mnie patrzyli. Ja nie patrzyłem na boki, bo tylko chciałem tam dojść, za wszelką cenę dotrwać, na tą mszę do, do, dotrzeć. Dzieci, pamiętam, mnie szarpały, jakoś tak dotykały mnie. Może traktowałem jak jakiegoś, jakiegoś dziwoląga, jakąś dekorację. I nagle tam był taki tłum na tych schodach w dół do tej jaskini, która jest tym kościołem wykutym w podziemiach. I tam był taki tłum, że ja mówię, że się tam nie dostanę. Po prostu za dużo ludzi. Będę pewnie na zewnątrz jak większość tych tam pielgrzymów. Ale ten tłum jakoś się rozstępował przede mną. Więc, więc miałem tą drogę otwartą. I tam w końcu się znalazłem na dole, w tej świątyni. I pamiętam, stanąłem tuż przed, świąt, przed tą alabastrową figurą, przed tym młodzieńcem z mieczem depczącym eee, szatana. I byłem zdumiony, bo miałem poczucie realne, takie świadomość, że, że jakaś siła mnie tam przyprowadziła, bo to nie byłem ja sam na pewno. Tak? To nie moja siła, nie miałem tych możliwości ja sam. Muszała po włosku, nic nie rozumiałem, ale to nie było ważne, bo znałem rytm liturgii. Tylko w ostatniej chwili pomyślałem, ale jak ja przyjmę Pana Jezusa, skoro ja nie mogę łykać? Ja nie tylko nie mogłem łykać, ja także nie mogłem głową ruszać, ja nie mogłem już nie mówiąc o piciu wody, chociaż bardzo mi się pić chciało. Węzły chłonne zajęły mi całą już szyję. Nawet nie mogłem obracać głową. Ale pomyślałem, że Pan Bóg to jakoś rozwiąże. I pamiętam, że przyjąłem Eucharistię przyjął i ona się rozpuściła mi w ustach. Po prostu trzymałem tak długo, aż mi się rozpuściła. I gdzieś te drobinki Pana Boga przeniknęły i zbudowały, weszły w moje ciało. I po tej mszy, pamiętam, wyszedłem z kościoła Wcześniej napisałem chłopakom, że jestem i ta modlitwa nas połączyła. I wtedy, i wtedy to jest ten moment yy, prawdy, bo jestem tak, wszedłem na górę, jestem pomszy, jestem szczęśliwy. Ale co teraz? Gdzie ja mam spać? Jak ja mam uratować się w ogóle, skoro ja ledwo się na nogach trzymam? Jestem ciężko chory i. i, 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 i Boże, ratuj. I pamiętam, przede mną był taki neon, hotel Bianko biały. Bianko to po włosku biały. Ja yy, myślałem, że no teraz nieważne, ja chciałem tam wejść, żeby po prostu gdzieś się schronić. Yy. W recepcji sprawy potoczyły się bardzo szybko, bo pani mnie widząc, po prostu w jakim jestem stanie, od razu dostałem pokój. Yy, więc w tym pokoju wylądowałem. Jeszcze mi pani powiesiła na klamce, pamiętam reklamówkę pełną jedzenia, ale i tak nie mogłem nic jeść. I pamiętam, gdy ściągnąłem plecak w tym pokoju, zacząłem tak się trząść, jest zimna, zacząłem tak dygotać, że nie byłem w stanie zdjąć kurtki z siebie. Po prostu tak chodziły mi ręce. I jakby taka kulminacja tego mojego tej infekcji nastąpiła, czyli yy, wtedy jeszcze ta adrenalina, modlitwa, nie wiem, rytm kroków, modlitwa chłopaków mi pomagała, a teraz nagle to wszystko puściło i, i zacząłem się cały telepać. Jakoś się poskładałem, jakoś, jakoś zdjąłem ubranie, ale było mi tak pamiętam, zimno, że wszedłem szybko do łóżka, tylko buty zdjąłem. Założyłem jeszcze, chyba pamiętam, drugi polar. Przykryłem się, pamiętam, w śpiwór puchowy. Przykryłem go tą, tą kołdrą, która tam była, dwoma kocami, które znalazłem. I na to wszystko jeszcze nałożyłem folię NRC, tą, którą miałem na takie awaryjne momenty. I, I pamiętam, że dalej się trząsłem tam pod spodem, bo tak mi było zimno. Nie mogłem oczywiście łykać, bolało mnie wszystko, y, temperatura, ale byłem już, y, leżałem i, i wiedziałem, że jestem uratowany. Y, pamiętam, chciałem podziękować za to miejsce, to schronienie. Wyjąłem Biblię, jest wypadł mi obrazek jeszcze z Macedonii, z modlitwą o zdrowie, pamiętam. Matka Boża i modlitwa o zdrowie. O zdrowie, po macedońsku. Przeczytałem tak, jak umiałem te słowa modlitwy po macedońsku, i zasnąłem. Zasnąłem. Gdy się obudziłem, otworzyłem oczy, obudziła mnie dziwna myśl, takie poczucie dziwne trochę, że że ja mogę oddychać nosem. Pierwsza, pierwsza moja taka myśl była, że ja oddycham nosem, że nie muszę ustami. I sobie myślę, kurczę, dziwnie, bo jak się go ten spać, przecież nie mogę w ogóle oddychać tylko ustami. I nagle czuję się jakoś dziwnie, bo bo czuję, że jakby chyba nie mam nie mam węzłów chłonnych powiększonych. I taka myśl, żeby połknąć ślinę i sprawdzić. Ale nie mam tej odwagi, no bo ten ból jest tak przeszywający tego tych bimigdałów, był wczoraj. Ale zdobywam się na odwagę, połykam ślinę i nie boli. Nie boli. A już było południe, pamiętam, bo słońce było wysoko, bardzo długo spałem. I wtedy uświadomiłem sobie, że ja pływam w wodzie, że w tym śpiworze jest, jest masa wody. Wyjąłem Wyszedłem z tego, pamiętam, śpiwora. Ten, ten śpiwór powiesiłem na drzwiach, to z niego kapało na podłogę. Zrozumiałem wtedy, że tak głęboko zasnąłem że i tak się wypociłem, bo te wszystkie przykrycia sprawiły, że e, że było mi tak w środku ciepło potem już, że wypociłem prawdopodobnie tą chorobę. E, jakaś mała tylko taka kropka mi tu została, która bolała trochę tam gdzieś w gardle, jakaś pozostałość tej, 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 tych migdałów, ale to było coś, co zniknęło do południa. Byłem bardzo słaby, pamiętam, ale, ale byłem zdrowy. I pamiętam do dziś zastanawiam się co tak naprawdę sprawiło to uzdrowienie. Bo czy modlitwa chłopaków za mnie w Polsce przed figurą Michała Archanioła, czy może ja, tuże jestem, i Michał Archanioł mógł zaingerować w swoje święto, w swoim sanktuarium, jakby osobiście mnie uzdrowić, czy może ta modlitwa o zdrowie z tego macedońskiego obrazka Matki Bożej nie wiem tego. Do dziś nie wiem, co mnie uzdrowiło. Wiem tylko tyle, że ja zawsze mam dwa tygodnie wyjęte z życiorysu, gdy choruję na anginę. a tym razem w jedną noc zostałem uzdrowiony. Może do końca nie będę wiedział. Może ten cud ma pozostać tajemnicą. Zresztą myślę, że każdy z nich, każdy z cudów jest nie do końca wyjaśnialny. Gdzie, w jaki sposób ta rzeczywistość nadprzyrodzona wchodzi w świat materialny. Tego nie wiemy. Ale cud jest irrealny i jego następstwa są prawdziwe. I, I mogłem następnego dnia, bo jeszcze się przespałem w tym hotelu, jedną noc, i potem mogłem, pamiętam, iść dalej. I doszedłem do Asyżu. Tam się spotkaliśmy we trzech, w poczuciu, że Pan Bóg e, prowadzi. I on nie, nie opuszcza. I gdy grzesznik otwiera serce e, i, i wpuszcza w to serce Boga miłość. Wtedy Bóg otwiera drzwi w skalę i rzeczy niemożliwe czyni realnymi, osiągalnymi. Takie jest nasze doświadczenie pielgrzymowania, że e, po prostu jesteśmy posyłani i robimy tylko to, co w naszym głębokim przekonaniu do nas należy. My nie modlimy się o jakieś rzeczy konkretne, to znaczy, idąc przez Szwecję na przykład, czy przez Irlandię. My nie modlimy się o to, żeby nie wiem, życie społeczne jakoś wyglądało, żeby było mniej aborcji, mniej eutanazji. Nie, nie, nie. My w ogóle nie o to się modlimy. My się modlimy o błogosławieństwo w tej ziemi i wypraszamy nogami miłosierdzie dla ludzi i dla nas samych. Resztę robi Pan Bóg w planie, który tylko On zna, bo tylko On wie, co jest najlepsze dla tego kraju, dla tych ludzi. I to jest misja pielgrzyma Bożego miłosierdzia. Modlić się nogami za świat i za nas samych. Któż jak Bóg. No, gdy słyszę to wezwanie, to dzisiaj, teraz przychodzą mi do głowy moje doświadczenia z To znaczy, ja jestem malarzem ikon od, od już jakiegoś czasu, od kilku lat i teraz właśnie kończę, maluję dużą polichromię Trójcy Świętej na ścianie ołtarzowej prezbiterium w Nowym Kościele na Pomorzu. I właśnie Mam teraz przed oczami uskrzydlone postacie. Tych trzech wędrowców, którzy przychodzą do Abrahama. On ich, on ich wita, on ich gości. <noise> eee. I on nazywa ich w hebrajskim oryginale jest słowo kenosz. On mówi do nich keno on, o nich kenosz. Kenosz to jest śmiertelnik. czyli on widzi trzech śmiertelnych. Ale ciekawe, bo mówi do nich najpierw w liczbie mnogiej wam Zastawię stół, Was obsłużę, Was ugoszczę, a po chwili mówi do nich widzę pojedynczej, <grytanie> jak do jednego. I ta wizja z Księgi Rodzaju, z XVIII rozdziału, posłużyła Andrzejowi Rublowowi w XIV XV wieku do stworzenia właśnie ikony Trójcy Świętej, w której trzech skrzydlatych mężów siedzi przy stole, na którym jest kielich i ten kielich jest symbolem ofiary i to są byty, byty anielskie, które jednocześnie są osobami boskimi. Razem Ojciec, Syn i Duch tworzą Trójcę, Trójjedynego Boga. Dla mnie słowo, słowa Któż jak Bóg od razu przywodzą ten obraz Boga, który jest w człowieku, w wędrowcu. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.